ponieważ nasze szkolenie jest bardzo bogate i nowych narzędzi jest troszeczkę do zapamiętania, to teraz proponuję poznanie bardzo sympatycznego programu darmowego, który uwielbiają moi uczniowie. Zawsze proponuję go uczniom klasy pierwszej. Polega na tworzeniu bardzo tajemniczych obrazów, takiej abstrakcji. Dlatego pomyślałam sobie, że w naszym projekcie możemy wykorzystać ten program do współpracy. Szalone kropki, zobaczcie, poruszają się za moim kursorem i poprzez wybranie odpowiedniej opcji tutaj na dole, trzeba je po prostu sobie przeklikać na spokojnie i sprawdzić, jak działają. Mogę tworzyć różne, bardzo ciekawe prace. I takie prace, które na przykład utworzą uczniowie z klasy pierwszej, możemy przesłać uczniom z klasy drugiej albo z trzeciej. Tamci, korzystając ze swojej wyobraźni, spróbują odczytać, co przedstawia każdy obraz, a następnie dorysują, ale już kredkami, może woskowymi, coś, co przyjdzie im na myśl i powstaną bardzo ciekawe prace plastyczne wykonane wspólnie. Takie prace możemy później wydrukować i ozdobić klasową gazetkę. Same sobie przećwiczycie działanie. Im więcej wykonacie pracy, tym szybciej poznacie, w jaki sposób działają szalone kulki. Ja bardzo lubię ten program. Trochę jest taki terapeutyczny, gdy puścimy w tle ciekawą muzykę, dzieci fajnie relaksują się i bardzo ładnie pracują. Dziękuję Wam za uwagę.